Najważniejsza informacja jest taka, że Polska nie została zaatakowana. Nie mamy do czynienia z działaniem celowym. Polscy obywatele nie będą szli do wojska. Polska nie jest w stanie wojny. To, o czym należy pamiętać, to, że wczoraj miał miejsce zmasowany rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili m.in. około 96 rakiet, Ukraińcom udało się zrzucić około 73 rakiety. To jest przyczyna, która doprowadziła do tragicznego zdarzenia w miejscowości Przewodów. Wczoraj. I śmierci dwóch ludzi. Według tej aktualnie najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń, ale jeszcze niepotwierdzonej, Rosja celowo i intencjonalnie wystrzeliła rakietę, by ta oczywiście uderzyła w terytorium Ukrainy, ale tak, by leciała jak najbliżej granicy polsko-ukraińskiej, więc Ukraińcy zrobili to, co zrobiłby każdy z nas. Bronili swojego terytorium. Wyszczelili pociski obrony lotniczej przeciwrakietowej i fragment jednego z tego pocisków najprawdopodobniej z jakiegoś powodu Odłamek po prostu uderzył po stronie polskiej, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Nie mówimy więc tutaj o jakimś wielkim pocisku, a o zaledwie małym fragmencie. Należy pamiętać, że obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, obrona polskiej przestrzeni powietrznej działa i funkcjonuje. Bardzo rzadko, ale niestety zdarzają się sytuacje, jak tutaj, że na państwo, które jest tylko sąsiadem państw, są w konflikcie, i to państwo nie jest bezpośrednio zaangażowane, spadają jednak jakieś pociski, czyli ich małe odłamki. No, co się stało? To oczywiście. Wielka tragedia nie żyje dwóch Polaków. Należy jednak pamiętać, że winę za to ponosi tylko i wyłącznie Rosja. To ona w sposób bezprawny i okrutny atakuje Ukrainę. Polska była, jest i będzie bezpieczna oczywiście, pod tym względem, że Polsce wojna nie grozi.